Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Kasier, witam was serdecznie w poradniku do Rasta o elektryce. Zapraszam do oglądania. Głównym narzędziem, jakie będzie nam potrzebne, jest taki oto piękny kabel, którego tworzy się przy stole pierwszego poziomu, przy workbenchu pierwszego poziomu z dwóch high quality metalów. Tym kablem będziemy wszystko łączyć i tak dalej, sprawdzać sobie statystyki naszych elektronicznych rzeczy. Kolejną rzeczą będzie bateria, czyli coś, gdzie będziemy gromadzić nasz prąd. Może być to taki mały akumulatorek, można je też łączyć, ale to o tym powiem zaraz. Może być też średnia bateria albo duża bateria. Czym większa bateria, tym więcej pomieści wam po prostu prądu. Nie będę opowiadał o tym, jak je zdobyć i jak zdobywać po kolei wszystkie rzeczy, bo wszystko to można odblokować w stołach roboczych albo po prostu znaleźć gdzieś chodząc po mapie. Kolejna rzecz to jest coś, co będzie nam ten prąd generowało, czyli na przykład generator tutaj, taki na paliwo, który jest najmniej opłacalny. Trzeba do niego włożyć low grade fuel, czyli to zwykłe paliwko, paliwo niskiej jakości, podłączyć do baterii i odpalić, wtedy nam generator tworzy prąd. Ale tak jak mówię, jest to kompletnie nieopłacalne i używa się tego tylko w nagłych wypadkach podczas rajdów na przykład, albo mieszkając w jaskini. Kolejnym takim podstawowym przedmiotem jest panel słoneczny, którego możecie dostać dosyć często i jest on najpopularniejszym przedmiotem, który generować ma może prąd. A żeby generował największą ilość prądu, ustawiamy go w kierunku NE, czyli patrząc sobie na kompas, tyk i stawiamy panel słoneczny w tamtą stronę. No i najwydajniejszym jest oczywiście taki oto wiatrak, turbina wiatrowa, która generuje nam aż 150 prądu w porównaniu do panelu, który generuje 20. Jest jeszcze kilka rzeczy, które nam się przydadzą do całej konfiguracji tego prądu. Jest to m.in. zwykły przełącznik, żeby po prostu włączać, wyłączać coś. Taki oto rozdzielacz, czyli wchodzi tutaj jeden kabel i wychodzą trzy. I dodatkowo takie oto dwie bramki, ale o tym powiem za chwilkę. Czerwona i czarna. Reszta kolorów was nie interesuje. Przynajmniej ja ich nie używam, bo nie potrafię. Ale ma to być podstawowy poradnik do prądu. Lecimy dalej. No dobra, ale możecie spytać, po co nam ten prąd? A na przykład po to, żeby zasilić elektryczne piece, które są dwa razy szybsze od zwykłych. Stworzyć w naszej bazie światło, żebyście w końcu coś widzieli. Postawić sobie takie działko, któremu możemy dać karabin i będzie bronił naszej bazy. Albo zasilić stację pojazdów, dzięki której będziemy mogli sobie zmodyfikować samochód i przypisać do naszej postaci. Najbardziej podstawową rzeczą, żeby mieć po prostu światło w domu, jest postawienie takiej oto bateryjki. Panela słonecznego ustawionego na NE i lampy. Wystarczy, że z tym naszym pięknym czarnym kabelkiem podejdziemy do panela słonecznego i wyświetlają nam się takie kwadraty podświetlone na biało i pokazuje, ile energii jest generowane przez taki panel, czyli tak jak mówiłem 20. Jeżeli chcecie zmienić kolor swojego kabla, wystarczy, że przytrzymacie R i wybieracie kolor, jaki chcecie uzyskać. I teraz są dwie opcje, albo klikacie po prostu lewym i podłączacie bezpośrednio do baterii, co wygląda chujowo, albo usuwacie to połączenie prawym przyciskiem myszy przytrzymując i prowadzicie sobie ładnie do rogu, schodzicie w dół do bateryjki i podłączacie. I jest to wiele ładniej. A teraz od baterii output, czyli wyjście, tu było input, czyli wejście, output wychodzi w górę i do lampy. Tadam, świeci się. Natomiast jeżeli przyjdzie noc, lampa nam zgaśnie. Ale to jest dopiero podstawowa wersja naszego prądu w domu. Odłączmy nasz kabel wyjściowy i podłączmy go najpierw do przełącznika. Electric input, czyli tutaj wchodzi prąd, electric output, czyli wychodzi i idzie do lampy. Teraz, jeżeli przełącznik jest wyłączony, logicznie lampa nie działa. Jeżeli go włączymy, lampa się uruchamia. Przy wyłączonym bateria nam się ładuje. Akurat ten akumulatorek jest bardzo mały i ma tylko 400 pojemności, ale jak widać rośnie. Jeżeli chcemy podłączyć kolejną lampę, nie musimy stawiać kolejnej baterii, kolejnego guzika, kolejnego panela słonecznego, tylko albo robimy rozgałęźnik, albo stawiamy taki czarny pyltek, o którym za chwilkę powiem, ale najłatwiejszą opcją jest pociągnięcie kabla po prostu dalej od naszej lampy. Jedna lampa i znowu pass through, idziemy w prawo, pass through i mamy podłączone teraz cztery lampy, włączamy i wszystko się świeci.
Jeżeli taka bateryjka wam nie starczy, możecie je połączyć z małymi bateriami, tak samo można średnie baterie łączyć i duże baterie. Wystarczy, że output sobie odłączymy i z outputu wychodzimy do kolejnej baterii, z tej do kolejnej i łączymy tak standardowo, szeregowo, czyli wszystkie baterie w jednym ciągu i dopiero ostatnia przechodzi nam do tego oto przełącznika. I teraz mamy pojemność 400, 800, 1200, 1600 łącznie. Dla porównania taka średnia bateria ma 9000 pojemności, natomiast duża 24000. Taki protip, jeżeli mieszkacie w jaskini i chcecie mieć prąd, wystarczy postawić sobie nad bazą, nad jaskinią dodatkową bazę, w której postawicie taką dużą baterię oraz panele słoneczne. Ładujecie tą baterię do pełna, czyli ma 24000 pojemności. Zabieracie ją do plecaka, ona wtedy nie traci energii i zanosicie do jaskini. W tym momencie wstawiacie drugą dużą baterię, ona się w tym czasie ładuje, a jak skończy wam się pojemność w tej baterii w jaskini, to zamieniacie je i tak w kółko. No dobra, ale co jeżeli chcielibyśmy podłączyć na przykład jeszcze taki piecyk? Teoretycznie możemy puścić po prostu kolejną przedłużkę od lampy i podpiąć piec pod power. Wszystko teoretycznie działa. Tylko teraz piece działają tylko wtedy, kiedy światła działają. Jak wyłączę światła, nie działa piec. Jak chcę włączyć piec, włączają się też światła. Przydałoby się to rozdzielić. Do tego z pomocą przychodzi nam rozgałęźnik. Od baterii puszczamy najpierw do rozgałęźnika nasz kabelek i dopiero od niego z pierwszego wyjścia do przełącznika, który włącza światła, i drugim wyjściem do przełącznika, który włącza piece, a od niego bezpośrednio do pieca. I teraz światła działają na ten włącznik, a piec działa na ten. No dobra, ale kto stawia tylko jeden piec w domu? Chcemy sobie postawić trzy piecyki. Niestety od takiego pieca nie puścimy pastylu, tak jak od lampy, więc trzeba zrobić albo rozgałęźnik, albo te czarne płytki. Można to zrobić w ten sposób, że guzik podłączamy do rozgałęźnika i od niego podłączamy wszystkie piecyki. No i niestety przy trzech piecach ta bateria już nie wystarczy. Nieważne, że są cztery. Nie da to niestety rady, dlatego że maksymalny output, czyli wyjście, to jest 15 prądu, czyli 15 mocy na raz. Jeden piec pobiera 3 prądu, możecie to zobaczyć klikając sobie w ekwipunku na taki przedmiot, więc teoretycznie by było 3, 6, 9, ale do tego dochodzą jeszcze lampy. Taka lampa pobiera 2 prądu, a taka 1. No ale Kasiol, coś nie tak, bo tu jest 9, lampa 2, czyli 11 i ta 1, czyli 12. Nadal nie przekroczyliśmy 15. A zobaczcie sobie, ile jeszcze zabiera taki przełącznik. Przełącznik zabiera 1 i rozdzielacz też zabiera 1. Czyli do tych 12 dodajemy sobie 13, 14, 15 i przekroczyliśmy 16, dlatego wszystko się wyłącza. Jeżeli odłączymy sobie te lampy, piece się nagle włączają i wszystko działa. Przy okazji serdecznie zapraszam was na nasz serwer. Wstawimy sobie w takim razie średnią baterię, bo na niej się najczęściej działa, a później oczywiście przesiadacie się na tą największą. Natomiast zanim to zrobimy, pokażę wam, jak połączyć dwa panele słoneczne, żeby nasza bateria ładowała się szybciej. Kolejny panel stawiamy w kierunku NE. Mogą one być jeden za drugim ustawione, nie zasłania to sobie słońca. Natomiast nie może być oczywiście postawiony gdzieś, gdzie zakrywa go ściana, czy cokolwiek innego. Jeszcze jedna kwestia ważna. Zobaczcie, ten panel ma 100 na 100 i daje 20 prądu. Natomiast ten panel ma 90 na 100 i daje już tylko 17 prądu. Więc pamiętajcie, że czym bardziej rozwalony panel, tym mniej prądu wam będzie generował. Teraz go naprawiłem i już znowu daje 20 prądu. Panele łączymy za pomocą takiego czerwonego płytka. Wystarczy od jednego puścić w jedno miejsce, od drugiego w drugie i główny łącznik schodzi na dół do baterii. Przychodzi nam 40 prądu. Natomiast błąd, jaki popełnia dużo osób i ja też go popełniam, nawet teraz przed nagraniem, jakiś widz zniszczył mi ten oto płytek czerwony od paneli słonecznych. Dziękuję ci widzu, zapamiętam na całe życie. To stawianie właśnie tych płytków na zewnątrz. Przez to ktoś może je szybko zniszczyć. Dlatego stawiamy je sobie tutaj i łączymy do paneli. Działa, działa. Od baterii wychodzimy oczywiście i do rozgałęziacza. Teraz po podłączeniu wszystkiego działają nam i światła, i piecyki. Kolejną opcją na rozdzielanie prądu są te czarne płytki. Od guzika ciągniemy sobie do power inu. Łączymy je ze sobą power outem,
Power in, power out, power in. A z branch outa wypuszczamy do rzeczy, która ma być zasilana, czyli w tym przypadku piecyk. Tutaj to samo. I tutaj to samo. Teraz niestety to nie działa, ponieważ trzeba je jeszcze ustawić. Te czarne pyltki są po to, żeby ustalić, ile prądu mają dawać takiemu piecykowi. Natomiast tym wyjściem wypuszczają resztę prądu dalej. Piec potrzebuje 3 prądu, więc tutaj klikamy sobie E, wpisujemy 3, ustaw, działa. 3, ustaw, 3, ustaw. Wszystko działa. To jest dobra opcja, żeby zaoszczędzić sporo prądu, ponieważ przechodzi wam tyle, ile ustawicie dokładnie i nic się nie marnuje. Jak tylko znajdziecie albo odkryjecie wiatrak, pamiętajcie, żeby od razu zamienić go z panelami słonecznymi. Tak jak wspominałem, wiatrak daje 150 prądu, a panele tylko po 20. Wiatrak natomiast należy postawić na wysokości, najlepiej na co najmniej 3 stopniach w górę. Najlepiej z takich ram ściany zrobić sobie właśnie taką podstawową konstrukcję. Oczywiście musicie ją ulepszyć. Potem stawiamy sobie siatki, które robi się z lin. Na samej górze podłogę i od razu wiatrak. Z tego co widzę jeszcze jest trochę za nisko, ponieważ generuje tylko 136 prądu. Postawiłem jedno piętro wyżej, już jest 139, a teraz jeszcze wszedłem o 2 piętra wyżej, już jest 147, czyli prawie maks. Dlatego czym wyżej go ustawicie, tym lepiej. A teraz przykładowo postawiłem go tylko na piętrze wyżej i generuje 123 prądu, co i tak jest dużą liczbą. To tyle moi drodzy w tym poradniku, jeżeli o czymś zapomniałem, to dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, a was raz jeszcze zapraszam na nasz polski serwer. Do następnego, cześć!